Od starożytności uważana była za napój bogów. Do Europy ziarna kakaowca przywieźli Hiszpanie i to dzięki nim teraz możemy korzystać ze znakomitych właściwości czekolady. Odmładza, spowalnia procesy starzenia i wyszczupla, oczywiście kiedy jest nakładana na ciało. Ziarna kakaowca zawierają magnez, cynk, wapń oraz pobudzającą kofeinę. O swoich preferencjach smakowych najchętniej wypowiadają się jej fani. Uwielbiam! Ale jaką czekoladę? Mleczną. Najlepiej mleczną z orzechami. Jest pyszna. No ale staram się jeść jak najmniej, wiadomo. A dlaczego jak najmniej? No jak pani myśli, bo tuczy. Gorzka dodaje magnezu do organizmu, co jest korzystne przy piciu kawy. Dlaczego powinniśmy jeszcze kolację? Dobry humor na przykład. No poprawienie samopoczucia ogólnie, a poza tym to sprawia po prostu wielką przyjemność. Rocznie zjadamy od 2,5 do 5 kg tego smakołyku. Najzdrowsza jest ciemna czekolada, przekonuje cukiernik Robert Dybalski. Nie zawiera cukru, nie zawiera mleka w proszku. Jest najbardziej zbliżona do naturalnej i najbardziej tutaj wpływająca na organizm pozytywnie. Taka pozytywna energia towarzyszyła dziś dzieciom w szpitalu przy ulicy Spornej w Łodzi, które dziś wraz z aktorką Izabelą Trojanowską świętowały najbardziej smakowity dzień w roku. Postanowiliśmy dzieciom osłodzić ten dzień spędzony w szpitalu, żeby im było weselej, żeby też zapomniały o chorobie, o tych badaniach, które codziennie muszą tutaj przechodzić. Oprócz czekolady dzieci otrzymały także gry planszowe.